Kolejny piękny styczniowy dzień. Rozpoczęliśmy informacją, że panowie Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński odbyli już jeden dzień pozbawienia wolności, spędzili noc w areszcie śledczym. Myślę, że całe to zatrzymanie i rozpoczęcie odbywania kary zgodnie z wyrokiem prawomocnym sądu jest bardzo jasnym sygnałem, że te wszystkie obawy, które Państwo wyrażaliście w różnych wpisach, w listach do mnie, czasem też w komentarzach, czy też również w takich opiniach wyrażane pomiędzy sobą. Te opinie, które generalnie sprowadzały się do tego, że niemożliwe, aby ktoś poszedł siedzieć, bo krukowi oka nie wykona. Tak, taka powszechna opinia panowała. Nie, proszę Państwa. My PiS rozliczymy. I to rozliczymy zarówno za przestępstwa korupcyjne, o których za chwilę, jak i za te przestępstwa, które oni popełniali przeciwko państwu polskiemu, nadużywając swoich uprawnień bądź nie dopełniając obowiązków. Dlaczego chcemy tę odpowiedzialność wyegzekwować? Po pierwsze dlatego, żeby nikomu na przyszłe pokolenie nawet nie przychodziło na myśl organizowanie puczu, organizowanie państwa autorytarnego, organizowanie dyktatury poza prawem. Oni zmienili konstytucję jej nie zmieniając. Wprowadzili instytucje nieznane w konstytucji, wprowadzili ustawy, które są wprost z konstytucją sprzeczne, bo pozbawili Trybunał Konstytucyjny swojej roli. Zastraszali opozycję na masową skalę, to wszystko wypłynie. Organizowali różne fejkowe sprawy karne. Dokonywali przeszukań. Zastraszali ludzi, zastraszali nasze dzieci. W różny sposób próbowali doprowadzić do sytuacji, w której opozycja nie będzie w stanie się zorganizować i nie będzie alternatywy dla ich rządów. Tak, żeby było tak jak na Węgrzech, w Turcji, na Białorusi czy w Wenezueli. Czyli bezalternatywny rząd. To się im nie udało. I żeby to ukarać, musimy mieć determinację. Ale najważniejszy jest motyw. To nie jest tak, że ktoś pała zemstą wobec poszczególnych osób. To nie jest tak, że komuś sprawia satysfakcję fakt, że urzędnik idzie do więzienia inną niż z tego, że jest realizowana sprawiedliwość. Taką satysfakcję, można powiedzieć, sadystyczną. Nic z tego. My to robimy, żeby uchronić kraj przed powrotem tego sposobu działań. Bo wiadomą sprawą jest, że polityka waha się. Są raz takie nastroje, raz inne. Tymczasem my nie możemy dopuścić do sytuacji, w której ludzie, którzy chcieli budować państwo autorytarne, będą mieli jakiekolwiek profity z faktu, że dopuszczali się swoich przestępstw. Muszą być w związku z tym rozliczeni do końca. I to jest zobowiązanie wobec naszych dzieci, wobec naszych wnuków, wobec następnych pokoleń. To jest wielkie zobowiązanie, które koalicja 15 października na siebie wzięła i je bezwzględnie zrealizuje. W różnych formach. Tutaj akurat mieliśmy do czynienia nie z udziałem prokuratury, która dopiero swoje zręby nowe będzie tworzyć, tylko mieliśmy do czynienia z działaniem sądu i adwokatów pokrzywdzonych. Tym chciałem podziękować serdecznie panu mecenasowi Krzysztofowi Pawlakowi, który od lat ze mną współpracuje w ramach mojej kancelarii i który w ramach tej kancelarii dostał zadanie reprezentowania pani Wiolety Gut, która była pokrzywdzoną w sprawie Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego i która przez lata właściwie była jedyną osobą, która zabiegała o to, aby sprawa nie została umorzona w wyniku aktu łaski. Dzisiaj ona ma prawo do satysfakcji, wyraziła i satysfakcję i podziękowanie dla
mojej kancelarii, za co jej też serdecznie dziękuję. To był wielki dzień wczoraj, zakończenie tego procesu i bez względu na to, co się stanie, czy będzie akt łaski pana prezydenta, czy nie będzie, akt łaski może dotyczyć w tej chwili pana Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika, ale to nie zmieni faktu, że pokazaliśmy państwu naszą determinację i że to dopiero będzie pierwszy krok. Jakie będą następne kroki? No po pierwsze, pan Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik będą musieli odpowiedzieć za to, że udawali posłów i głosowali w Sejmie. Po drugie, takich spraw odnośnie Lepera będą mieli więcej. Na pewno będą mieli sprawę, o której pisała Gazeta Wyborcza, to znaczy akurat pan Mariusz Kamiński w tym uczestniczył, pan Święczkowski, pan Ziobro i pan Bejda. Naciski na prokuratorów we Wrocławiu, aby mi stawiać zarzuty. I jak się prokuratorzy nie złamali, to ich zdegradowano, a sprawę przeniesiono gdzie indziej. To są działania przestępcze. Na pewno będą mieli sprawy za Pegasusa wobec Brejzy, wobec mnie, wobec pani prokurator Wrzosek, wobec innych osób. Muszą odpowiedzieć za to, bo to jest nielegalne. Było nielegalne i było nielegalne na wielu poziomach, nie chcę nawet już mówić, ale wykradali nam dane, używali tych danych moich rozmów z klientami w sprawach karnych, używali w TVP, proszę Państwa. To są wszystko bardzo ciężkie przestępstwa. Tak więc ja bym na ich miejscu spodziewał się, że nie będą się nudzić w tym więzieniu. Będą mieli wiele spraw do omawiania z prokuratorami. I spodziewałbym się następnych spraw karnych. Będziemy przynajmniej w jednej wnioskować o areszt tymczasowy dla przynajmniej Mariusza Kamińskiego, tak aby ewentualny akt łaski nie doprowadził do wyjścia jego z zakładu zamkniętego. Myślę, że należy się spodziewać tego no, w ciągu najbliższych kilku tygodni takiego wniosku. Tak więc te wszystkie sprawy dotyczące CBA będą musiały być rozliczone. Kolejna sprawa to prokuratura. Pan Święczkowski, pan Ziobro, któremu życzę zdrowia. Szczerze, nie mam żadnej satysfakcji z tego, że ktoś choruje, ale to nie zmienia faktu, że choroba nie chroni przed odpowiedzialnością karną. Ona chroni przed udziałem w określonych czynnościach procesowych, oczywiście jeżeli zostanie potwierdzone przez biegłych sądowych. Pan Ziobro odpowiada za mnóstwo, w moim przekonaniu, przestępstw i będzie musiał sukcesywnie zdawać sprawę przed prokuratorem w tych kwestiach. Myślę, że to się stanie już niedługo, a sądzę, że niedługo też Sejm będzie głosował uchylenie immunitetu w sprawie, która jest mojego oskarżenia i jest prywatną skargą, także nie potrzebuje zmiany w prokuraturze. Mam nadzieję, że Sejm przegłosuje uchylenie mu immunitetu. Kolejna sprawa pana Glapińskiego. Złożyliśmy bardzo szerokie zawiadomienie do prokuratury w sprawie jego, naszym zdaniem, udziału w aferze korupcyjnej, w aferze KNF-u. Myślę, że tutaj będzie musiał odpowiadać karnie. Mam nadzieję, że przekonam też kolegów i koleżanki kolegów, aby wszcząć również procedurę przed Trybunałem Stanu, tak aby poniósł odpowiedzialność konstytucyjną i załamanie ustaw. Kolejna rzecz, proszę Państwa, to jest pan Sasin za wybory kopertowe, dosyć prosta sprawa, pani Szydło za nieopublikowanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego, pan Kaczyński za podżeganie do tego niepublikowania, pan Andrzej Duda za nieprzyjęcie przysięgi od 3 prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, za podpisywanie wprost niekonstytucyjnych ustaw, szczególnie myślę tutaj o KRS-ie. No i jeszcze tam pan profesor Strzembosz wymienił kilkanaście innych uchybień konstytucyjnych. Będzie musiał ponieść odpowiedzialność karną. Oczywiście ta odpowiedzialność może być wymierzona dopiero po zakończeniu przez niego kadencji, ale czas szybko biegnie, to jest chyba 16 czy 17 miesięcy do końca kadencji, czyli sierpień przyszłego roku. Myślę, że ten czas prokuratora powinna wykorzystać na zgromadzenie dowodów i czynności procesowe z udziałem świadków.
No i oczywiście korupcja, proszę Państwa, to jest morze odpowiedzialności różnego rodzaju. Nie chcę tutaj wyprzedzać faktów i wyprzedzać tych ustaleń, które były robione, ale w pierwszej kolejności należałoby się zająć raportami NIK-u, które jasno pokazały sfery korupcyjne w Funduszu Sprawiedliwości, w NCBiR-ze, w innych obszarach. To trzeba po kolei działaniami prokuratorskimi doprowadzić do stawiania zarzutu określonym osobom. No i oczywiście w każdym okręgu wyborczym, gdzie będzie pracowała prokuratura, takich sytuacji na mniejszą skalę, takich małych NCBiR-ów, takich małych programów Villa Plus było bardzo dużo. Tak więc wszystko musi być wyjaśnione. Nie cofniemy się na krok. Nie cofniemy się przed żadnymi szantażami, przed opowiadaniem, że to są więźniowie polityczni, przed jakąś głodówką. Chce ktoś głodować? Nie głoduje. Pan Mariusz Kamiński ani Maciej Wąsik nie są żadnymi więźniami politycznymi. Bo o tym, kto jest więźniem politycznym, decydują niezależne sądy. Albo niezależne instytucje międzynarodowe. W moim przypadku na przykład powiedziało tak kilka sądów i kilka wielkich organizacji międzynarodowych, jak Komisja Europejska, również ETPC, przepraszam, Rada Europy, tylko ETPC nie było, tylko ETPC jest pod Radą Europy, czyli taka komisja przy Radzie Europy, która zajmuje się przygotowywaniem różnych stanowisk dla ETPC. Również organizacje międzynarodowe adwokackie wszystkie powiedziały, że no, dowody, to wiadomo, sądy orzekły, że były nieuprawdopodobnione, ale również powiedziały, że motyw był polityczny. I te moje dwa dni pozbawienia wolności, które miałem dzięki panu Ziobro i panu Kamińskiemu, to były dni, w których byłem więźniem politycznym, bo tak stwierdziły niezależne instytucje, a nie ja sam. Stwierdzenie samego skazanego, bądź jego przyjaciół i kolegów, że jest więźniem politycznym, nie znaczy nic, jeżeli nie jest zweryfikowane niezależnymi instytucjami, bo każdy właściwie skazany twierdzi, że jest niewinny, a każdy skazany, który miał cokolwiek wspólnego z polityką, twierdzi, że jest więźniem politycznym. Tak więc mamy dużo pracy przed nami, krok po kroku będziemy to realizować. Bardzo Państwa proszę też o cierpliwość. Pamiętajcie, że sprawa Kamińskiego trwała kilkanaście lat. Tu oczywiście nie będzie tak długo, będziemy to robili szybciej, ale młyny sprawiedliwości mielą powoli. Taka jest zasada i pewne rzeczy się po prostu nie przyspieszy. Tak więc będziemy to krok po kroku realizować. Będziecie Państwo to oglądać. Będą te sprawy stopniowo wdrażane, realizowane, ale w tempie, który nie będzie świadczył o jakiejś rewolucyjnej gorliwości, bo też nie chcemy pokazywać, że naszym głównym planem jest rewanż czy też rozliczenie. Głównym planem jest dobre rządzenie Polską. Natomiast to jest warunkiem tego, aby, czyli to rozliczenie jest warunkiem tego, aby nikomu innemu nie przyszło w przyszłości używać Pegasusa przeciwko politycznym przeciwnikom. I dlatego tym się zajmujemy. Tak czy siak, z Państwa reakcji widzę, że nastąpiła pewna ulga. Niektórzy pisali do mnie, że bardziej się cieszyli niż 15 października, bo wtedy nie do końca wierzyli, że to się stanie, że będzie koalicja, że przejmiemy władzę. Teraz już wierzą. Także, proszę Państwa, robimy swoje. Weszliśmy w nowy rok z mocnym akcentem. Wydaje mi się, że ten rok będzie bardzo ciekawy. Dziękuję Państwu uprzejmie. I jeszcze jedna uwaga, bo niektórzy się mnie pytali, jak to jest, że ja pracuję w sądzie, a i w ten sposób realizuję te zadania, które sobie postawiłem polityczne. No, zawsze miałem sprawy w kancelarii, które miały charakter polityczny, prowadzone pro bono, dla dobra publicznego. Jak Państwo wiecie, nie jestem posłem zawodowym, jestem posłem społecznym,
pracuje społecznie w Sejmie, nie pobieram uposażenia, dietę przeznaczam na cele polityczne, a nie na własne. Tak więc pracuję w zawodzie, ale w ramach tego zawodu mam swoje sprawy, które prowadzę po prostu dla klientów, tak jak zawsze prowadziłem, ale mam też taką część, którą zawsze prowadziłem, spraw, nazwijmy to, politycznych, które prowadzę pro bono dla poszczególnych osób. Za te sprawy zresztą mnie PiS tak bardzo prześladował w czasie, kiedy reprezentowałem między innymi pana przewodniczącego Tuska, Sikorskiego i innych, za sprawę, w której żeśmy doprowadzili do skazania wbrew prokuraturze pana Falenty i osadzenia go w więzieniu i za inne. Tak więc takie zawsze sprawy miałem i będę je miał nadal, czyli będę łączył jakby trzy rodzaje aktywności w Sejmie: społeczną, zawodową i oprócz tego zawodową pro bono. Tak mi się życie ułożyło i tak to będę prowadził. Dziękuję Państwu uprzejmie.